Peptydy nie są bezpieczniejszą wersją sterydów i choć niektóre z nich wyglądają bardzo obiecująco, jest zdecydowanie za wcześnie, by pewnym głosem wypowiadać się w kwestii długofalowych efektów ich stosowania. Nie mówiąc już o sarmach, kardarynie czy MK677. Osoba naturalna nie potrzebuje peptydów, by dobrze wyglądać. Nie są to magiczne środki, które pozwolą ci na wyraźnie zauważalny skok formy, jak cykl na sterydach czy sarmach. Nie potrzebujesz też kardaryny, by zbudować ponadprzeciętnie wysoką wydolność. Nie potrzebujesz MK677, peptydów czy nawet hormonu wzrostu, by zbudować dobrą masę. Mówiąc więcej, kulturyści stosujący hormon wzrostu często uważają go za stratę kasy, ponieważ wyraźne działanie wykazywać ma jedynie w bardzo dużych dawkach. A przede wszystkim, jeśli traktujesz siłownię i fitness jako element zdrowego trybu życia, nie potrzebujesz ani też nie powinieneś stosować żadnej z wymienionych w tym materiale substancji. Przynajmniej na razie, dopóki długofalowe bezpieczeństwo najbardziej obiecujących peptydów nie zostanie ostatecznie dowiedzione.